Witajcie w kolejnych testach. Dziś sprawdzimy system polerski K2 Luster, składający się z trzech past: lekkościernej, finiszowej Q5, umiarkowanie ściernej polishingowej Q3 i mocnościernej Q1. Sprawdzimy ich moc, jakość wykończenia, porównując je między sobą. Zacznijmy więc od opisu producenta. Opis producenta jest przykładowy dla pasty Q1. Dla reszty past jest analogiczny, biorąc pod uwagę ich siłę. K2 Luster to pasta do maszynowego polerowania lakieru i wielu innych powierzchni, zalecana do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym. Szybko usuwa bardzo duże zarysowania, likwiduje defekty z ekstremalnie zniszczonych lakierów. Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni. Zalecana do polerowania lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, łodzi, mebli, żelkotów, wyrobów kompozycyjnych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akrylu i wielu innych. Przejdźmy teraz do ceny. Q1 za 200 gram od 18 zł. Kilogram około 75 zł. Q3 100 gram od 10 zł, 200 gram od 18 zł, kilogram od 86 zł. Q5 znalazłem tylko w pojemności 200 gram od 18 zł. K2 Luster to system polerski składający się z trzech past: mocnej, umiarkowanej i wykańczającej. Przejdźmy teraz do konsystencji. Biała pasta o zapachu typowej pasty polerskiej w stylu Mencerna. Czyli to jest to chemiczny zapach, standardowy, ale ma mniejszą gęstość, czyli jest bardziej mleczkowata. Technika i sprzęt, jaką użyjemy. Będzie to polerowanie, korekta lakieru za pomocą maszyny polerskiej, traktując środek jako pastę polerską. Obroty, jakie będziemy używać. Sugerowane są dla maszyny rotacyjnej przez producenta 600 dla nałożenia pasty, dla rozprowadzenia pasty, 1500 dla polerowania właściwego. Dla maszyny DA będziemy pracować standardowo, intuicyjnie, tak jak w przypadku innych past. Jaki sprzęt użyjemy? Maszyna rotacyjna, maszyna dual action, która da nam punkt odniesienia do pracy ręcznej i wszystkie pasty będą sprawdzone na padzie polerskim miękkim, tak abyśmy mieli dokładne porównanie ich mocy względem siebie. Przejdźmy zatem do testu, ale na początku wykonamy jeszcze inspekcję z latarką inspekcyjną. Zobaczymy, w jakim stanie jest nasz element. W tym wypadku maska jest w naprawdę złym stanie. Mam nadzieję, że jej ciemny kolor dodatkowo spotęguje to i będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak wyglądają rysy. Mamy tutaj wszystkie możliwości, od głębokich rys, od swirli, przez hologram. A więc przechodzimy do inspekcji. Po lewej stronie mamy wypolerowany element. W ten sposób powinien wyglądać pierwotnie. Tak jak widać, tutaj już mamy degradację. I właśnie te degradacje zaraz będziemy usuwać w krokach polerowania i sprawdzimy system polerski K2. A więc przejdźmy zatem do obklejenia i oddzielenia paneli testowych. Wszystkie panele testowe są już podzielone i dodatkowo podpisane. Zaczynamy od pracy z maszyną rotacyjną, miękki pad, gładki i pasta Luster Q1 mocnościerna. Zaczynamy od nałożenia pasty. Ten element nie został przypadkowo wybrany. Mamy tutaj troszeczkę więcej po tej stronie głębszych rys. Jesteśmy po jednym przejeździe z pastą Q1 Luster. Większość degradacji drobnych została usunięta. Element teraz wygląda bardzo dobrze w stosunku do wcześniejszego stanu. Wydobyta jest głębia. Jednocześnie pozostała nam tutaj dosyć mocno osadzona rysa w lakierze bezbarwnym i kilka głębszych rys w
poprzek naszego elementu. Oczywiście to był tylko jeden przejazd na miękkiej gąbce. Moglibyśmy spotęgować siłę działania pasty przez użycie innego pada bądź futra polerskiego. Przechodzimy teraz do pracy z maszyną typu Dual Action. Nakładamy pastę i przechodzimy do dalszej części naszego testu. Teraz przechodzimy do pracy z maszyną polerską typu Dual Action i z pastą Luster Q3. Zaczynamy od elementu, który był zaznaczony i wyznaczony wcześniej. Dokończymy cały test, to znaczy wykorzystamy wszystkie możliwości kombinacyjne maszyn typu Dual Action i rotacji i wykorzystamy wszystkie pasty, które mamy dostępne, czyli Luster Q5, Q1, Q3. I wtedy dopiero odtłuścimy całą powierzchnię i będziemy mogli porównać rezultaty, jakie osiągnęliśmy. Przechodzimy teraz do pracy z maszyną rotacyjną, oczywiście dalej pasta Luster Q3. Skończyliśmy pracę z pastą Q3, przechodzimy do pasty Q5, czyli pasty wykańczającej na naszych dwóch ostatnich panelach. Zaczynamy od maszyny typu Dual Action. Zaraz przechodzimy do ostatecznego porównania. Jednak w tym momencie musimy wypolerować nasz ostatni panel testowy. Używamy dalej pasty Q5 i maszyny rotacyjnej. Wszystkie nasze elementy zostały już wypolerowane. Każda pasta była sprawdzana na maszynie typu Dual Action i na maszynie typu rotacja. Oczywiście wszystkie pasty były sprawdzone na tym samym padzie, więc macie teraz obiektywne spojrzenie, możecie sprawdzić, jak ta siła rozkłada się na każdą gradację past. Przejdźmy zatem do odtłuszczenia i ostatecznej inspekcji. Oczywiście interesuje nas w tym systemie efekt permanentny, więc przejdziemy od razu do odtłuszczenia. Nie będziemy sprawdzać, jak wygląda sprawa z wypełniaczami w tych pastach, bo de facto zawsze musimy odtłuścić. Dodatkowo, oczywiście do każdej pasty używaliśmy miękki pad, ale każda pasta miała swój własny, czysty, świeży, nowy pad przeznaczony bezpośrednio do tej gradacji. I powtórnie odtłuszczamy powierzchnię, wszystkie elementy, żeby mieć pewność, czystą mikrofibrą. Przechodzimy zatem do inspekcji po polerowaniu. Tak jak widzicie na oznaczeniu na taśmie klejącej jest napisane Q1R, czyli tutaj pracowaliśmy rotacją. Tak jak widać są hologramy. Pasta jest mocno tnąca, usunęła dużo naszych degradacji. Jednocześnie potrzebny jest kolejny krok wykańczający po tej paście. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w przypadku maszyny typu Dual Action. Usunęła mniej zarysowań,
ale warto tutaj wspomnieć, że naprawdę te elementy dwa były bardzo mocno porysowane. Tak jak widzicie, jeszcze jest dosyć sporo głębokich zarysowań, gdzie część pas polerskich, a właściwie większość pas polerskich na rynku nie da sobie rady przy jednym tylko przejeździe, przy jednym wypracowaniu jej, z usunięciem tego. Często trzeba się posiłkować wełną polerską, a raczej futrem polerskim, bądź wet sandingiem, bądź padami jeansowymi, bądź sztruksowymi. A więc tak, na dual action siła oczywiście mniejsza, ale i hologramów, no, zaryzykować można stwierdzenie, że nie widać na ten moment. Oczywiście najlepsze do inspekcji zawsze jest naturalne zewnętrzne światło, wtedy kiedy padają promienie słoneczne. Jeszcze raz dla porównania. Tak jak widzicie, mocne hologramy do wykończenia pastą wykańczającą. I tutaj po maszynie typu Dual Action. Przechodzimy teraz do pasty Q3. Po prawej stronie Q3 i maszyna typu Dual Action. Tak jak widać, znów nie ma tych hologramów. Tutaj było co nieco mniej głębokich rys, więc pasta bardzo dobrze sobie poradziła. Przejdźmy teraz do miejsc, gdzie było polerowane. Przejdźmy teraz do miejsca, które było polerowane maszyną typu rotacja. Tak jak widać, jest trochę delikatnych hologramów, więc w tym wypadku również byłaby potrzebna pasta wykańczająca. Jeszcze raz dual action. Ściągnęła co nieco mniej zarysowań. W tym wypadku tutaj widać, że jeszcze ten lakier jest taki, jakby to powiedzieć, ma dużo, jest porowaty, o, w ten sposób. Tak jakby pył lakierniczy został. Jakby maska była niedoszlifowana po lakierowaniu. W tym wypadku tutaj widać, jakby to po prostu było gładsze. Lepiej wykończona, jeśli chodzi o maszynę rotacyjną, przez jej ostrość. Więc większą siłę cięcia. Przechodzimy teraz do pasty Q5 z maszyną Dual Action. Tak jak widać, element jest mocno zarysowany, odświeżony, ale wciąż zostało wiele rys. Jest to pasta typowo wykańczająca, nie ma siły cięcia. Zobaczmy teraz, czy praca z maszyną rotacyjną pomogła. Wydaje się, że jest tych zarysowań troszkę mniej. Warto zauważyć, że nie widać tutaj hologramów. Tak jak na pastę wykańczającą przystało. Ani na maszynie Dual Action, tym bardziej na maszynie Dual Action, ani na maszynie typu rotacja. A teraz sprawdźmy każdą gradację względem panelu, który nie był polerowany. Efekt po Q1. Efekt po Q3. Efekt po Q5. I element niepolerowany. Tak jak widać, każda z past, mimo tego, że są oczywiście o różnych gradacjach i usuwają mniej bądź więcej zarysowań, odświeżyła nasz element. I nawet najsłabsza pasta Q5 na maszynie typu Dual Action, która pozostawiła dużo rys, dlatego że jest delikatna, odświeżyła bardzo dobrze
nasz element. A więc nasz test dobiegł końca. Każda z past sprawdziła się. Od delikatnej, przez umiarkowaną, aż po mocnościerną. Rzeczywiście widać różnicę w gradacjach. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty, mimo tego, że robiliśmy tylko jeden przejazd i używaliśmy miękkiej gąbki. Jeżeli chcemy usunąć naprawdę mocne rysy, bardzo głębokie, oczywiście jest potrzebna większa ilość przejazdów, zmienienie padu na twardszy, bądź zmienienie na futro polerskie, bądź użycie padów typu jeansowego, bądź sztruksowego. Tymczasem mam nadzieję, że test spodobał się Tobie, że widzisz rezultaty, że jest to zauważalne i że sam obiektywnie wyciągniesz wnioski. Jeżeli test Ci się podobał, zostaw subskrypcję, daj łapkę, napisz komentarz. Do następnego razu i pionek!